Dzień dobry, kochani. Ja właśnie wstałam i mam okropną ochotę na pankejki. Więc bierzemy się za pankejki. Nie mam przepisu takiego na jedną osobę, więc na pewno wyjdzie ich więcej. Ale u mnie pankejki wszyscy lubią również na zimno. I zapraszam was do oglądania. Idź. Szklanka mąki. Jedno jajko. 1/3 cukru, szklanka mleka i troszeczkę proszku do pieczenia. Powiem wam, że chyba wyszło to na jedną osobę, dlatego że nie wiedziałam, więc zawsze robię ten sam przepis, tylko że powiększam dozę, więc jak przykład teraz było jedno jajko, to zazwyczaj robię albo z dwóch, albo z trzech i powiększam też tak wszystko, a nie robiłam nigdy z jednego, a chyba właśnie z jednego. To jest porcja na jedną osobę, zaraz zobaczymy, ile nam tego wyjdzie. Ogólnie przepraszam za te wszystkie butelki z tyłu, ale u nas zawsze tak to się kończy, zaraz muszę tutaj ogarnąć. Pierwsze pankejki robię zawsze na maśle, daję tak kapinkę na tą patelnię, dlatego że no nie wiem. Nie wiem od czego to zależy, że te pierwsze pankejki, pierwsze naleśniki zawsze wychodzą bardzo brzydkie, więc tylko tak na pierwsze właśnie daję troszkę masła na patelnię, a później już inne wychodzą pięknie i smacznie same, ale te potrzebują pomocy. Bierzemy się, zabierzemy pankejki. Ups. O, jakie krzywe przez masło. Cześć, to bierz. Pokaż się, wszyscy cię zaczynają lubić, wiesz? Zaraz trzeba do fryzjera. Dzisiaj mamy, słuchajcie, przepiękną pogodę. Nie spodziewałam się, bo wczoraj było ciepło, ale cały dzień padało. Dzisiaj się to utrzymuje, więc zobaczymy. Jest przepiękne słoneczko. Zaraz pewnie usiądę sobie tutaj na stoliku i zjem śniadanie już w takim moodzie letnim. Mam nadzieję, że mi deszcz tego nie zrujnuje. Jest naprawdę fajnie. Okej, skończyłam. Zajęło mi to pół godzinki. Tyle tych pankejków wyszło. Spójrzcie, jakie one są piękne i naprawdę są pyszne, więc bardzo wam polecam ten przepis, dlatego że jest super, super, super prosty, ale na pewno nie zjem ich wszystkich, dlatego wziąłam sobie drugi talerzyk, no i nałożę sobie kilka ich, a te zostaną dla, nie wiem, kto szybszy, ten lepszy. Smacznego! Często widzicie u mnie na filmach, w kuchni, ogólnie jak kręcę, dużo słoików i macie taki dylemat troszkę, tak samo jak z tymi drzwiami, które są za mną u mnie w pokoju. O tym się nigdy nie dowiecie. A jeśli chodzi o słoiki, to zdradzę wam to w końcu, to nie jest miód, to nie jest to jakieś nie wiadomo co, to są herbaty. Mama nam robi tak od zawsze, od już lat, dwa słoiki gorącej herbaty na głowę i po prostu jak my się budzimy, to już mamy tą herbatę, która w ciągu dnia już nie jest gorąca, ale my ją pijemy tak na zimno. No i to jest taka bardzo też zdrowa rzecz, dlatego że, o Boże, nie wiem, chyba kafeinę ma w herbata, nie wiem, ale ogólnie właśnie nie pijemy jakichś tam słodkich rzeczy, Coca-Coli, soków, kompocików, po prostu pijemy herbatę codziennie i tak dwa słoiki na głowę. I słuchajcie, złapałam ostatnio słoik nowy, spójrzcie jaki on jest duży, znaczy o tak o to się nie wydaje. Bardzo, no to są po prostu normalne słoiki, to nie są te z rurką, bo one są, wiecie, niewygodne do mycia i do wszystkiego. A ten, znalazłam taki duży słoik, bo wcześniej miałam takie normalne, wiadomo. Mam takie dwa. I cytrynowa herbatka, pychotka. Ja już zjadłam, były pyszne, naprawdę, jeszcze z truskaweczką, niestety miałam tylko jedną, słuchajcie, bo wzięłam ją z ogródka, ale znalazłam tylko jedną. U nas właśnie te truskawki bardzo nie rosną. Czekam dalej na paczkę. Już codziennie mówię wam o tych paczkach, ale jak możecie zauważyć, ja nie mam właśnie pierwszego kolczyka. Ja jestem zawsze przyzwyczajona, żeby mieć dużo kolczyków na uchu, od kilku lat już, szczególnie tutaj oczywiście, ale właśnie nie mam najważniejszych kolczyków, które robią całą robotę. No tak to masakrycznie wygląda, dlatego że miałam takie bardzo fajne kolczyki, ale to były takie kolczyki no ze słabego materiału i tylko pozłacane złotem, więc to złoto mi się teraz zdjęło, bo ja z kolczykami się kąpię, w ogóle nie ściągam ich. Zaczęły mi oczywiście boleć uszy,
pierwszej, więc po prostu zdjęłam je i od razu zamówiłam nowe kolczyki. Mu miały przyjść w poniedziałek. Przyszedł do mnie mail, gdzie było napisane: paczka została nam odesłana od kuriera, dlatego że coś tam przez kwestie, nie, przez powody ambientalne. Więc tak naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Zastanawiam się, czy to nie jest przez te problemy, które są teraz we Włoszech, w Emilii Romanii i nelle Marche, te powódź i wszystko. Więc może to jest to? Nie wiem, ale ciekawe, kiedy do mnie to dojdzie, bo właśnie nie mam odpowiedzi, kiedy to ruszy, czy to ruszy. Mamy godzinę 11:45, cały ranek przysiedziałam na zewnątrz, ale ja uwielbiam tak siedzieć w ogródku, ogródek to jest takie moje, wiecie, nie wiem, uwielbiam. A teraz mi się już chłodno zrobiło, bo właśnie mówię, miałam nadzieję, że potrwa to ciepełko, ale chłodno się zrobiło, nie wiem, czy to tylko dlatego, że słońce się, wiecie, posunęło gdzieś indziej, czy będzie już zimniej, ale idę coś na siebie założyć, też bo czas się ubrać. I niebawem też muszę już gotować obiad. Pada, muszę uratować pranie. Ja zaczęłam już gotować. Dzisiaj będziemy jedli makaron tagliatelle, tak naprawdę. Tagliatelle ragù. Więc z sosem takim jakby, no za granicą znacie alla bolognese, to jest bardzo podobne, ale zdradzę wam sekret, że we Włoszech częściej się je alla ragù. Co jest właśnie, powtarzam, bardzo podobne do bolognese, però coś jest jakaś różnica w mięsie, czy w korzeniu mięsa, czy smak jest praktycznie bardzo, bardzo podobny. Tutaj mam mojej mamy ragù. Zawsze robi i oddziela na porcje i do zamrażarki, więc tagliatelle. Takim sosami najlepiej mi smakują tagliatelle, tylko gdzie one są? Nie, że nie ma. Nie wiem, czy słyszycie tą burzę. Ej, no nie ma tagliatelle, kurczę! Dobra, będzie musiał być jakiś normalny makaron. Nie wiem jaki, tylko dobra, tam później już pomyślę. Że przyszła mi paczka. O Boże, jak się cieszę, nie widziałam. I słuchajcie, zdradzę wam stronę, bo wiem, że później będzie dużo pytań, tylko nie chcę oczywiście pokazać moich danych. Okej, to jest strona Jayapura. Więc nie wiem, czy wam to się może przydać, ale zaraz otworzę. Proszę, żeby był ładny, proszę, żeby był ładny. Mam 30% zniżki na następny zakup. Kolczyki są z firmy Amen. O Boże, boję się. O Boziu. O nie. To nie jest to, co chciałam. Ja chciałam takie, wiecie, chupsy. Duże. A to jest taka kupotka. Nie, no nie wierzę. Dobra, ja je przymierzę później, ale sądzę, że nadejdzie zwrot, bo to nie jest to, co chciałam. I na zdjęciu one wyglądały na większe, słuchajcie. Dobra, ogarnęłam się troszkę. Jeszcze mam na sobie szlafroczek, dlatego że no, to jest ten okres właśnie, gdzie na zewnątrz jest tak czasami ciepło, czasami zimno, w zależności od słońca, a w domu jest zimno, więc mam szlafroczek jeszcze. Ogarnęłam się. Nie wiem, co mi dzisiaj odstrzeliło z tym tą szminką. Nigdy nie zakładam szminek. Mi przeszkadza, że ja tutaj mam ten srebrny. Tak mi to przeszkadza, no ale nie mam innych. Dobra, zdezynfekuję te kolczyczki i je przymierzę. Mój Tobiasz, niestety muszę zaprowadzić go do weterynarza, bo zaczął się drapać. Bardzo. I słuchajcie, zauważyłam, że sierść mu wylatuje. Tak jak u normalnego psa. A u niego tak nie powinno to wyglądać. Więc jeśli wiecie, o co chodzi, ja myślę, że to jakaś alergia czy coś. Nie wiem, powiedzcie mi, o co wiecie. Kolor bardzo mi się podobał. To jest taki złoty, taki żółty. No nie no, to jest totalnie za małe. No nawet tego nie widać. Ja takich rzeczy minimalistycznych nie lubię. Nie. I don't like. Założę też tutaj, zobaczymy. Nie no. Nawet ich nie widzę, powiem wam, muszę tak się przybliżyć. Nie no, to nie ja.
Nie, nie, nie. Nie wiem, czy to może mógłby być kolczyk, który by tutaj się fajnie nadawał. Aż spróbuję, powiem wam. Dlatego, że... O, ten kolczyk totalnie nie pasuje do Helixa. Ja go tam mam, dlatego, że nigdzie nie mogę znaleźć fajnego Helixa. Ojej, mam problem. Mam wielki, wielki problem, dlatego, że podoba mi się w Helixie. No ale co ja zrobię z tym drugim? Wiem! Zdejmę srebrny, ale kurczę. Dam na ten kolczyk 30 euro. No to dla mnie to jest sporo, okej, 30 euro. I chciałam, żeby one były fajne, żeby... No ale mimo wszystko 30 euro, okej, ale też mi się przydadzą, więc... Chyba je muszę zostawić. Nie no, chyba fajnie to wygląda, tak bardzo, wiecie, złoto. I po prostu muszę sobie dokupić dalej. Więc dalej jestem bez tych ciurek. Zamieniłam tutaj miejscówkę tych, więc po prostu dałam, bo ten większy, bo najpierw na dole, to mi się nie podobało, bo on był dłuższy od tego. Więc zamieniłam to w ten sposób. Mam nadzieję, że widzicie. Według mnie fajnie to wygląda. Jeśli będą pytania o te kolczyki, to niestety nie mogę wam powiedzieć, skąd one są, dlatego że te wszystkie kolczyki, na przykład te z tym czerwonym tym, były mojej prababci, te były mojej mamy i te dwa również mojej mamy. To są jedyne kolczyki zakupione przeze mnie w tym momencie. Te inne nie mam pojęcia, one mają więcej lat ode mnie. Więc no, jeszcze przez długi czas najwidoczniej będę chodzić bez tych pierwszych dwóch kolczyków, ale i tak się cieszę, bo nawet nie spodziewałam się, że to będzie tak fajnie wyglądało. Bardzo mi się podoba właśnie ten złoty, że on jest taki żółty. Fajnie to wygląda. Fajnie naprawdę, więc przynajmniej to. A ja biorę się za szukanie jakichś innych kolczyków. Jeśli macie jakiś pomysł, jaki by tu kolczyk ładnie wyglądał, to naprawdę piszcie mi to, bo nie mam pojęcia, czy może kółko większe, czy coś takiego. Totalnie nie wiem. I co, według mnie kolczyki tego typu by super, super pasowały. To są kolczyki Valentiny Ferrani. I słuchajcie, tak mi się one podobają, ale nie będę mogła ich mieć, dlatego że jeden kosztuje 70 euro, tylko jeden, oczywiście potrzebuję dwóch, a takie co już mi się mniej podobają, no ale 210, więc jakby mi się podobały, to ich bym nie mogła mieć, więc no to jest jedyna rzecz, Boże piękny ten 121 kolczyk. Jestem właśnie z Eleonorą i wyszłyśmy sobie. Dzisiaj wieczorem dalej będziemy patrzeć na wakacje. Staramy się, jak już wam kilka razy mówiłam, zorganizować te wakacje. Mieliśmy plan, żeby polecieć do Grecji, ale chyba na koniec nam to nie wyjdzie, dlatego że ceny są tak wysokie, że wyszło nam gdzieś 700 euro same lecenie tam i hotel, więc jedzenie. Wszystko, jakieś tam do zobaczenia, coś oczywiście byśmy chcieli też porobić, więc niemożliwe to jest dla nas. Zobaczymy, czy coś innego znajdziemy fajniejszego. Questo è il nostro secondo giro. Torneremo a casa a gattoni. No, non credo. Però sabato sera sì. A co będzie się działo w sobotę? Musicie wiedzieć, że Włoszech jest pełno małych miasteczek i my jesteśmy w jednym z takich. Eleonora kiedyś, jak była dzieckiem, mieszkała w jeszcze innym miasteczku, tutaj blisko nas. I u nas jest bardzo dużo takich właśnie imprez z miasteczek, organizowanych przez młodych ludzi. I właśnie w sobotę Eleonora będzie pracować w takim imprezce właśnie miastowej z jej starego miasteczka, tam gdzie mieszkała, jak była mała. I po prostu wiecie, to jest wszystko tak, jest pełno takich budek z jedzeniem. W tym roku talerz tej imprezy to jest lasagna i jest pełno właśnie stolików na zewnątrz. Ludzie sobie siedzą, zamawiają, jest imprezka, później jest DJ. Jest naprawdę fajnie. U nas na przykład tutaj w Casa del Piano jest palio, więc wyścigi koni, co na pewno widzieliście już wiele lat u Luki. A na przykład w mieście Lorenza jest święto kasztana, więc no jest takich wiele wydarzeń u nas, więc fajnie, będziemy się bawić. Ja już w domu, spędziłam popołudnie i wieczór z Eleonorą, patrząc cały czas na te wakacje. Nie znaleźliśmy nic, nic i jeszcze raz nic. Boże, trzymajcie za nas kciuki. Wykąpałam się już i już będę szła spać. To był taki bardzo, bardzo luźny dzień. Też dlatego ten vlog nie będzie z najdłuższych, ale dziękuję wam bardzo, że byliście. Dziękuję wam za oglądanie.